Różne oblicza biznesu to cykl podcastów przygotowywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP. Naszymi gośćmi są eksperci oraz przedsiębiorcy, z którymi rozmawiamy o wyzwaniach związanych z rozwojem biznesu. Rozmawiamy o inspiracjach i pomysłach na biznes, o strategiach i modelach biznesowych budowaniu przewag konkurencyjnych i tworzeniu innowacji, a także o wyzwaniach związanych ze skalowaniem i z wchodzeniem na rynki zagraniczne. Naszym gościem jest Karol Gurnowicz, prezes warszawskiej firmy Screwer, która próbuje w swoich sił w niezwykle dynamicznej, ale też bardzo wymagającej branży technologii edukacyjnych, określanej potocznie mianem EdTech od Educational Technologies. Cześć Karol, miło cię gościć. Cześć Eryk, dzięki za zaproszenie. Miło być tutaj z tobą. Super. Złośliwi mówią, że obecna edukacja bazuje na XIX-wiecznych wzorcach. Natomiast rynek pracy ma oczekiwania na miarę XXI wieku. Ten dysonans próbuje rozwiązać m.in. nowoczesna edukacja z znaku STEAM. Jakie są cele i kluczowe założenia tego typu edukacji i na czym ona w ogóle polega? Tutaj, STEAM to jest akronim, skrót od Science, Technology, Engineering, Arts and Math, czyli jakby pierwszej fasadzie w STEAMie chodzi o to, żeby łączyć różne dyscypliny, które zazwyczaj w szkole są wykładane osobno. Osobno uczymy fizyki, osobno nauczyciel uczy matematyki, przyrody, chemii, geografii i tak w Steamie z jednej strony chodzi o to, żeby łączyć kropki po prostu między tymi przedmiotami. Jak się uczymy o atomach, to śmiało możemy też policzyć jakieś zmienne. Jak się uczymy o chemii, tam się zresztą te rzeczy przejawiają, bardzo się łatwo nakłada tematy z fizyki i z chemii, więc to jest bardzo naturalny sposób opisywania świata, pokazywania tego, jak te przedmioty między sobą się łączą. Z drugiej strony, w Steamie chodzi o to, żeby duży nacisk położyć na indywidualizację, na to, żeby się wsłuchać potrzeby ucznia, żeby zadać odpowiednie pytanie, tak stymulować psychologicznie. A po trzecie chodzi o to, żeby też rozwijać i te umiejętności, powiedzmy, takie techniczno-komputerowe, które są bardzo potrzebne na tym współczesnym rynku pracy, jak i też te kreatywne, społeczne, komunikacyjne, takie tak zwane miękkie, które de facto są elastycznymi umiejętnościami. No i to połączenie czyni edukację praktyczną, czyni edukację taką ciekawą, ekscytującą z punktu widzenia dzieci, no i też mniej frustrującą dla nauczycieli, którzy zmagają się, z pokoleniem, jak oni to określają, nic nie rozumiejących, rozwydrzonych dzieci. Jaki jest Wasz pomysł na nowoczesną edukację w takim razie? I właśnie tutaj nauczyciele są dla nas kluczem. My doszliśmy po wielu latach do takiego wniosku, że okej, okay, naszym takim celem, misją tutaj w naszym sercu grającą jest to, żeby zmienić tę edukację dla dzieci. No ale tym nośnikiem, tym mentorem, czy też najwęższym gardłem i też największą szansą w przekazywaniu wiedzy dzieciom jest nauczyciel. W związku z tym my otaczamy nauczyciela pełną opieką dając konkretne przykłady scenariuszy, zajęć, pełne wsparcie materiałów jak karty pracy, dydaktyka. Jednym słowem pełną wyprawkę dla nauczyciela po to, żeby mógł korzystać z naszej technologii, a naszą technologią jest połączenie druku 3D z robotyką, z programowaniem i z projektowaniem 3D. Czyli taki trochę kosmiczna technologia, powiedziałbym, która jest na froncie rozwoju, ale ona może być w sposób przyjazny wytłumaczona czy przedstawiona nauczycielowi i później w konsekwencji lepiej zastosowana w klasie. I też wierzymy, że dzięki korzystaniu po prostu z naszego rozwiązania nauczyciele sami rozwijają te kompetencje, sami rozwijają kompetencje cyfrowe, jak i też rozwijają te kompetencje metodyczne, czyli sposobu pracy z uczniami. Nawet we współczesnych czasach też tą elastyczność wymagana jest od nauczyciela. Szczególnie po covid widać, jak ta edukacja nie działała do tej pory, Rodzice mieli okazję zrobić też taki, wiesz, audyt, to jaki absurdy dzieci przeżywają w szkole, więc już powrót do tej szkoły sprzed COVID-u nie nastąpi. A w jaki sposób planujecie na tym zarabiać? Bo rynek, no można powiedzieć, branża jest, jest specyficzna, bo z jednej strony mamy podmioty publiczne, z drugiej strony mamy podmioty prywatne. Te publiczne z kolei podlegają pod prawo zamówień publicznych. Czy to Was jakoś, jakoś nie ogranicza, czy, czy, czy wręcz przeciwnie? Tak, to króciutko, to w ogóle Tech, o którym mówiłeś, jest przepotężnym rynkiem i jest rozdrobniony na różne podkategorie. Ich, widziałem klasyfikację chyba najbardziej szczegółową około 60 różnych podkategorii. Nasza dotyczy edukacji podstawowej i średniej, to się nazywa K-12, czyli K-12. I w tym obszarze no, na całym świecie dominuje rynek publiczny, część publiczna, to znaczy jednostki terytorialne, dystrykty w Stanach Zjednoczonych, gminy w Polsce. Powiaty na gminy na, na poziomie podstawowym, powiaty na poziomie średnim dysponują budżetami, które co roku są dedykowane dla szkół i szkoły je wydatkują. Szkoły mają jakąś tam swobodę w wydatkowaniu, szczególnie tą pochodzącą oczywiście z pieniędzy rodziców, ale to są sztywne procesy i to ma swoje plusy i minusy. Minusem jest, jest na przykład to, że te takie cykle sprzedażowe, to jest de facto końcówka roku, to jest ten kwartał, kolejny kwartał, co zabiera Trzy czwarte, jak nie więcej czasami, tak, całej sprzedaży, ten okres. Zdarzają się też okresy posłuchy, gdzie nie ma po prostu tych pieniędzy. Różne ruchy na środkach powodują, że ich nie ma. No ale co do plusów, ten sektor rośnie teraz bardzo dynamicznie, ponieważ z każdej strony właśnie po covid pojawiają się różne programy dofinansowań, kształcenia kompetencji nauczycieli, wyposażania w laptopy, wyposażania w sprzęt pomocniczy, materiały dydaktyczne. Lista jest bardzo długa. Więc to jest olbrzymi rynek, na którym dla każdego znajdzie się miejsce. A po drugie, ten rynek też się zmienia o tyle, że pojawiają się tam rodzice, którzy odgrywają dużą rolę i dyktują powoli warunki gry, też mają swoje oczekiwania względem tego, co w szkołach powinno się pojawiać. Więc to też jest taki aspekt konkurencyjności i, i tego, że ten rynek się też zmienia na korzyść takich bardziej biznesowych reguł. Natomiast na czym my zarabiamy i jak my sprzedajemy? Sprzedajemy kompletne laboratorium do szkoły podstawowej. Czyli wyobraź sobie trafia do szkoły nasze roboty, zestawy konstrukcyjne klocków, takie które rozwijają kompetencje manualne. Wysyłamy też w komplecie drukarkę z naszym oprogramowaniem oraz do tego oprogramowanie do projektowania w 3D, do programowania tych robotów, bazę modeli 3D. Wszystko znowu gotowce, że tak powiem. No i tym sercem naszego laboratorium jest taka platforma dla nauczycieli, ona się nazywa Screewer Academy i w tym miejscu właśnie nauczyciel znajdzie kursy rozwijające te kompetencje. Cyfrowe i dydaktyczne, scenariusze z konkretnymi planami zajęć, konspektami, kartami pracy ucznia, prezentacjami. Wszystko gotowe pod edukację zdalną, aczkolwiek no, w najlepszym stopniu to jest oczywiście wykorzystywane w edukacji fizycznej w, w szkole. A czy konkurencja w etykiecie jest ciasna? Dużo jest graczy, bardzo dużo. W samej Polsce widziałem jakiś ostatni raport Project The People, tam tam wyszło ponad 100 firm, których połowę. Totalnie nie słyszałem. Natomiast w tej naszym obszarze my jesteśmy jedyni i według naszej najlepszej wiedzy, a sprawdzam to regularnie, jesteśmy chyba jedyni na świecie. Nie ręczę za Chińczyków, bo to nigdy nie wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast my jedyni łączymy druk 3D z robotyką i to w autorski sposób, na bazie drukowania elementów, które można potem zamieniać w programowalne roboty, z interdyscyplinarnością, czyli z przykładami, jak to można zastosować na ośmiu przedmiotach szkolnych, nie tylko na informatyce, czyli nie tylko na matematyce, tak jak większość robotów, tylko na przykład też również na chemii, geografii, biologii, etc. A dlaczego w ogóle zdecydowaliście się wejść w branżę edtech? Bo mm, Skrewer jako Skrewer zaczynał od sprzedaży drukarek 3D w hipermarketach, tak. po czym dosyć szybko zrezygnowaliście z tego pomysłu i poszliście w kierunku rozwiązań technologicznych dla edukacji. I co Was do tego skłoniło? Czy ten kierunek rozwoju z waszego punktu widzenia zapewniał wam większy potencjał wzrostu? Wiesz, jak przywołałeś teraz taki znamienny przykład, bo do tej pory jeszcze gdzieś tam w wyszukiwaniach internetowych pojawia się ta historia. Decyzji, przykład decyzji o umieszczeniu tych drukarek w hipermarkecie, która nie była podjęta przeze mnie. Taką początkową ideą było to, żeby tak stworzyć drukarkę, tak prostą, żeby dziecko było w stanie ją obsłużyć. Pomysł powstał w 2013 roku. To był, to był też rok, kiedy Zortrax, taki pionier druku 3D w Polsce, dopiero ci tam się finansował z crowdfundingu. Więc to był gorący okres, gdzie druk 3D dopiero wchodził na rynek. VR był wcześniej jeszcze znany i rozpoznawany niż druk 3D tak globalnie, więc to były naprawdę początki. Ale no ja dołączyłem do Screwware, tak zaproszony przez inwestorów. Po to, żeby zostać prezesem zarządu, czyli przejąć tutaj władzę, że tak powiem, czy decyzyjność większą w firmie, ale ja dołączyłem z takim no, założeniem, które musiało zostać spełnione, to znaczy z moją wewnętrzną potrzebą zmienia rynku edukacyjnego. To we mnie się działo od dawna, chociażby poprzez to, że tak się złożyło, że zostałem wychowany życiu, przede wszystkim przez moją mamę i babcie, które są nauczycielkami, obydwie, więc ja widziałem te bolączki. Systemu edukacji, też w domu. Widziałem, jak kreatywnie podchodziła na przykład moja mama do obchodzenia podstawy programowej i też w czasie studiów się udzielałem naukowo, pisząc o reformie systemu edukacji. Także jak dołączyłem do Skriwer, zobaczyłem tą firmę, od razu pomyślałem sobie, tak, można tutaj powalczyć w edukacji, można zrobić z tego produktu cały ekosystem edukacyjny, którym dla nas obecnie jest SkriLab, to laboratorium przyszłości. Jesteście startupem z globalnymi ambicjami i. Mm -hmm. Celujecie zdecydowanie dalej niż rynek polski, czy nawet rynek Unii Europejskiej. Niemniej mniej świat globalny jest światem takim mocno zlokalizowanym, podzielonym, osadzonym w pewnym kontekście kulturowym. I pytanie, czy to, co wy oferujecie na rynek polski, jest takim uniwersalnym rozwiązaniem, które można replikować w każdym innym systemie edukacji poza Polską. Czy jednak to rozwiązanie wymaga jakichś mniejszych lub większych zmian właśnie ze względu na rynek, ze względu na geografię? Mm -hmm. Bardzo celne pytanie, jeśli chodzi o specyfikę akurat naszej branży, naszego sektora, bo rynek edukacyjny jest super rozdrobniony. I żeby na przykładzie naszego sąsiada Niemiec, każdy land ma własne. Własne kurikulum, czy własną podstawę programową. U nas ta podstawa programowa jest narodowa, ale są przykłady w wielu innych krajach, gdzie podstawa programowa jest też bardzo lokalna. Każda podstawa programowa to inne standardy, do których muszą być zaczepione wszystkie materiały, inne procedury i tak W Stanach Zjednoczonych tych podstaw programowych jest tyle, ile dystryktów, a dystrykt to jest jeszcze rozbicie, powiedzmy, wewnątrz każdego stanu, więc w praktyce mamy około 2000 w Stanach Zjednoczonych różnych podstaw programowych. Ale to tak brzmi, na, na pierwszy rzut oka to brzmi jak coś co uniemożliwia skalowanie. Ale tak nie jest. Jak to się obchodzi? Jakby jest część wspólna na koniec tego wszystkiego. Część wspólna dotyczy tego, że takie przedmioty techniczne, przyrodnicze, one wszystkie są tłumaczane w podobny sposób. Trzeba je dopasowywać faktycznie kontekstowo, kulturowo. Tutaj akurat trzeba to dodatkowo tłumaczyć, zmieniać kolejność, lokalizować właśnie względem sposobu przedstawienia tych treści. I to jest zadanie, dla partnerów sprzedażowych, dla partnerów biznesowych na danym rynku. I naszą największą trudnością, właśnie w skalowaniu, którą też na własnej skórze poczuliśmy, jest to, żeby znaleźć właściwego partnera, z którym możemy iść do szkół i który poprowadzi za nas wdrożenie i też pomoże przygotować materiały edukacyjne przy naszym wsparciu, oczywiście, które potem będzie mógł sprzedawać w szkole. Także my, na przykład, sprzedajemy na podstawie polskiej na Słowacji, na Litwie, Łotwie nawet do Szwecji tak poszła poszła paszka i do Irlandii na części materiałów, ale część partnerów, takich których my poszukujemy, oni sami znajdują kolejne zastosowania na wykorzystanie tego sprzętu. No bo to jest największa nasza siła, to połączenie druku 3D, robotyki tworzy nieskończone wiele możliwości zastosowań i wykorzystania tego w szkole. Mamy na to pomysł w Polsce bardzo zmierzony, precyzyjnie usystematyzowany. Udaje się to przeszczepić na niektóre rynki szkoły prywatne. I na niektóre kraje, ale gdzie nigdzie po prostu to do, dostosowujemy przy wsparciu partnerów lokalnych. Częściowo wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, związane właśnie z wchodzeniem na rynki zagraniczne, bo obecnie macie dystrybutorów co najmniej w kilkunastu krajach, i to nie są tylko dystrybutorzy w, na obszarze Unii Europejskiej. Ale też między innymi w Indiach, w RPA czy w Kazachstanie. Mhm. I na jakim etapie wchodzenia na te rynki jesteście i czy wejście na te rynki wymaga zastosowania odmiennych strategii? Czy wejście na przykład na rynek indyjski jest równie trudne lub równie łatwe w porównaniu do wejścia na rynek kazachski mhm. chociażby? I co ze Stanami właśnie i z Chinami? Bo to też jest ogromny rynek i ogromny potencjał no, do rozwoju. Tutaj od razu Tobie i słuchaczom nas słuchającym myślę, że się podzielę jakimś doświadczeniem. Swojego czasu mieliśmy ponad 20 rynków zagranicznych, w tym momencie to w granicach 15 chyba, według ostatniej wiedzy. Rotacja partnerów była bardzo duża i nasze oczekiwania zostały szybko sprawdzone, że tak powiem, z rzeczywistością, czy zderzone z rzeczywistością, bo podpisać umowę dystrybucyjną, czyli wejść symbolicznie na rynek, to jest jedno, ale Prawdziwie, żeby wejść na rynek, tak jak my to teraz definiujemy, to chcemy mieć partnera, który w powtarzalny sposób zamawia od nas. Chociażby co kwartał generuje jakąś dodatkową sprzedaż, czyli wiemy, że te szkoły między sobą się wymieniają i po prostu adoptują to, co my robimy. Takich rynków mamy kilka zagranicznych. jakby Nie chcę o tym mówić jakie, bo to jest w pewnym sensie nasz, nasz secret sauce, ale nauczyliśmy się, że lepiej jest skoncentrować się na kilku rynkach, dosłownie maks trzech zagranicznych poza Polską, którą no, pogłębiamy tak jak się da i starać się tam znaleźć właściwego partnera, znowu wracam do tego, kluczowy partner jest w stanie z małego rynku uczynić dużo bardziej atrakcyjny rynek. Czyli pierwszy wzrok wydaje się, że Kazachstan super duży, ciekawy rynek. Się okazuje się, że taka Słowacja jest w stanie wygenerować dużo więcej sprzedaży dla nas, ponieważ znowu ten partner jest w stanie dużo lepiej sprzedawać. Więc patrzymy na kilka rynków, ale nie zmienia to faktu, że taką ziemią obiecaną dla nas są Stany Zjednoczone. Uważamy, że to jest rynek i gotowy na ten produkt, i na tyle duży, że spokojnie moglibyśmy się tam na tym rynku skupić. I tak każdy rynek rządzi się innymi prawami, strategia wejścia powinna być inna, ale są pewne punkty wspólne. Pierwszy punkt wspólny, dwa w zasadzie takie podstawowe. Większość tych firm poznajemy na imprezach, targach sprzedażowych. Teraz COVID to wstrzymał, więc też przez te dwa lata nie byliśmy w stanie wiesz, jeździć po prostu na te imprezy i poznawać dystrybutorów, ale teraz jedziemy, mamy nadzieję, że w Londynie ta impreza nie zostanie odwołana i szereg innych imprez to jest raz. Teraz właśnie z okazji Expo też jedziemy na kolejne targi do Dubaju. A druga, druga sprawa to jest pilotaż, czyli po prostu zacząć małymi krokami, przetestować ten rynek, zebrać opinie ze szkół, Potem to już, jak produkt jest dobry i dystrybutor jest dobry, to już potem idzie z górki. W ciągu kilku lat istnienia na rynku nawiązaliście wiele partnerstw biznesowych i to z dużymi, nierzadko globalnymi podmiotami. I mam pytanie, jaka jest istota tych partnerstw i czy i w jaki sposób te partnerstwa wam pomagają? W jakich obszarach? Czy to są obszary biznesowe, technologiczne, edukacyjne? Dwa partnerstwa dla nas w rzeczy samej znacznie. No, zmieniły oblicze tej firmy, mówiąc prosto Pierwsze, tak chronologicznie rzecz ujmując, to jest współpraca z Microsoftem. Działa to tak, że wiem, że wiele firm twierdzi, że współpracuje i tak dalej, Nie, ale u nas, u nas to ma akurat sprzedażowy, wymierny efekt. To znaczy, my korzystamy z ich chmury, na którym śmiga nasza akademia i, i baza modeli, a w zamian za to Microsoft liduje nam projekty. Projekty właśnie w sektorze public, w Polsce, i też łączy nas ze swoimi sprzedawcami, resellerami za granicą. Także my jesteśmy w sieci partnerskiej, mamy dostęp do ich zasobów. Szkolimy się też z ich marketingu, etc. Więc to jest, to jest fajne i faktycznie wygenerowaliśmy sporą sprzedaż przez to. A drugim partnerstwem, które w maju w tym roku podpisaliśmy, to jest firmą Zortrak, z firmą Zortrax, polskim producentem drukarek 3D. I dzięki temu partnerstwu też podjęliśmy decyzję, oczywiście to było ze sobą sprzężone, o nieprodukowaniu własnych drukarek, czyli historia. Zatoczyło koło. Zaczęło no, przestaliście się od, produkować dokładnie drukarki. Dokładnie tak. Zaczęło się od własnej drukarki. Skończyło się na drukarce z producenta zewnętrznego, którą integrujemy naszym oprogramowaniem, To znaczy nadpisujemy tą drukarkę, że ona w ten sposób się komunikuje, tak jak my chcemy. Plus do tego wykorzystuje całe nasze treści edukacyjne w unikalny sposób. I my jesteśmy gotowi na takie integracje też z innymi producentami, no ale póki co skupiamy się na Polsce i to partnerstwo dla nas jest super ważne. No i cóż, i gdyby nie to partnerstwo, no to nie moglibyśmy tutaj walczyć o dużą skalę, powiem wprost myślę, że tysiąca, dwóch tysięcy szkół, a może nawet więcej, jak, jak będziemy mieli szczęście, skalę wyposażania polskich szkół podstawowych w laboratoria edukacyjne. Teraz jest taki nowy program ogłoszony przez MEN, Laboratoria Przyszłości. No i w ramach tego programu w każdej polskiej podstawówce musi być m.in. pracownia druku 3D wyposażona, więc my na pewno tutaj podejdziemy do tego bardzo ambitnie i właśnie z Rotraxem współpracujemy, żeby jak najwięcej sprzedać. Karol, dołączyłeś do Skriware, kiedy firma już istniała i od razu zostałeś wrzucony na głęboką wodę. Co motywowało Cię do działania i jak się odnalazłeś wtedy w zupełnie nowym środowisku? No tak, jak ja wcześniej pracowałem w konsultingu, doradztwie strategicznym, więc moją motywacją taką życiową, powiedzmy, były dwie. Raz ta edukacja, o której mówiłem wcześniej, żywo, żywo się tym interesowałem. I chciałem zrobić, chciałem być bardziej sprawczy, w sumie sprawczość w tym, że, że może zmieniam coś na dobre, na lepsze, chociażby trochę w tej edukacji. A dwa, no to też chęć sprawdzenia się w środowisku biznesowym, bo pomysł na założenie własnej firmy zawsze mi krążył po głowie. I na wielu rozmowach rekrutacyjnych też potem zdałem sobie sprawę, o tym mówiłem. Więc dostałem taką szansę. Faktycznie warunki były ekstremalne. Nikt o produkcji nie słyszał. Zespół był przestraszony i nieświadomy. Ja również, przecież z perspektywy czasu, myślę, że byłem całkowicie zielony. Ale to jest, polecam może w ten sposób. Tutaj serdecznie wszystkim słuchającym nas tą ścieżkę przedsiębiorczości, to jest lekcja życia, lekcja pokory. Wytrwania, po prostu wytrwałości, cierpliwości. Wiele razy trzeba tą porażkę przełknąć, bo na niej się człowiek uczy w końcu, ale też moment na zakładanie własnej firmy jest bardzo dobry. Tych funduszy, chociażby z Państwowego Funduszu Rozwoju, na wczesnym etapie na finansowanie innowacyjnych firm, startupów jest bardzo dużo, więc, więc warto spróbować po prostu. I, 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 i dzięki temu może powstanie jakiś kolejny fajny biznes etechowy, z którym będę miał okazję współpracować w przyszłości, kto wie. Karol tak. Grunowicz, CEO Scriber, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie, Rybu. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów z cyklu Różne Oblicza Biznesu. Eryk Rutkowski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszam.